Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuk. Rozpoczynamy przegląd prasy i wydarzeń politycznych dla portalu PCH24. Wraz ze mną w studio dzisiaj Tomasz Kolanek Kłaniam i się, Michał Wałach. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj politycznie będzie bardzo, bo zaczynamy od artykułu Jacka Karnowskiego z portalu wpolityce.pl na temat polskiego sporu i na temat tego, jaką strategię ma obrać Prawo i Sprawiedliwość. Lead do artykułu brzmi: obie strony polskiego sporu doszły do jakiejś ważnej granicy. Mamy zupełnie nową sytuację, której kontury dopiero się wyłaniają. I pisze Jacek Karnowski o tym, że w tej kadencji wiele wątków być może zostanie aktualnych. Prawo i Sprawiedliwość przekonało się, że nawet doskonałe wyniki gospodarcze, społeczne i pewna wyraźna przewaga psychologiczna nie są w stanie dać tej partii większości na tyle wyraźnej, by mogła przeprowadzić reformy dotyczące najgłębszych fundamentów państwa. Być może kiedyś będzie to możliwe, ale nie dziś. Trzy dekady III RP, a wcześniej okres komunizmu, wykreowały tak mocne strukturalnie osadzone siły, że nie da się przełamać ich za pomocą zwykłych szturmów. To można zrobić tylko w sytuacji jakiegoś trzęsienia ziemi, jakiejś rewolucji. Wszystko to sprawia, tutaj pomijam fragment dotyczący opozycji, ale pisze Jacek Karnowski, że wszystko to sprawia, że nowa kadencja wymaga nowego zdefiniowania celów i całej polityki przez obóz rządzący. Wydaje się, że za najważniejsze wyzwanie uznano znalezienie odpowiedzi na rosnące aspiracje cywilizacyjne dużych grup społecznych. PiS zdaje się sądzić, że skoro nadchodzi rewolucja, na przykład w kwestii podejścia do środowiska i zmian klimatycznych, to lepiej stanąć na jej czele, niż zostać przez nią zmiecionym. Problem w tym, że elementy programowe tego typu, teoretycznie mało nasycone ideologicznie, łączą się z innymi wpisującymi się już w program przebudowy społeczeństwa w duchu nowej lewicy. Także, jak Państwo widzą, nie chcemy tutaj przypisać Jackowi Karnowskiemu takiej sugestii, że on radzi PiS-owi, żeby stanął na czele tej rewolucji ideologicznej czy rewolucji światopoglądowej, wręcz przeciwnie. Zauważa on, że są tutaj te elementy nasycone ideologicznie, no ale pytanie, nie odpowiada na to. No ale nie odpowiada na to jakoś tak wyraźnie, że jeśli PiS no to zrobi, to już zupełnie przestanie być PiS-em, co już według wielu konserwatywnie nastawionych wyborców dawno się stało. No ale tutaj co... Znaczy, nie ma takiej propozycji, takiej, że załóżmy tutaj redaktor Karnowski mówi, że PiS będzie kierował tą zieloną rewolucją. Są takie zagrożenia ideologiczne, redaktor Karnowski to zauważa, ale nie mówi konkretnie, co trzeba zrobić, żeby oddzielić pewne sprawy, no takie oczywiste, z którymi każdy się zgadza, tak, no każdy by chciał. Przepraszam, Michale, jedno zdanie, ale jakie zagrożenia ideologiczne? No zagrożeń ideologicznych związanych chociażby, które tutaj zdaje się dostrzegać redaktor Karnowski. Tutaj zostaje wymienione tylko jedno zagrożenie ideologiczne, że tak powiem, ta zielona rewolucja. A nie jest powiedziane o innych zagrożeniach dużo ideologicznych, dużo groźniejszych dla Polski, dla Polaków. Znaczy, mam wrażenie, że ta tutaj sama w sobie zielona rewolucja nawet nie jest potraktowana jako zagrożenie, tylko jako coś, z czym się pewne zagrożenia wiążą, tak? Bo my dobrze wiemy, o tym piszemy i mówimy, państwo też to wiedzą, że za tymi różnymi zielonymi hasłami, z którymi no, można się zgodzić, no, każdy by chciał właśnie, żeby była czysta woda, świeże powietrze, no, to są sprawy zupełnie normalne i oczywiste. Ale bardzo często za tymi hasłami, to jest takie przykrycie, za tym wszystkim kryje się często właśnie ideologia, która może budzić strach. Tu są hasła związane chociażby z depopulacją, no, z takiego założenia wychodzą niektórzy zieloni aktywiści, że im mniej będzie ludzi, tym lepiej, no bo będzie mniejsza produkcja, emisja dwutlenku węgla. No ale jeśli ktoś chce radykalnego zmniejszenia liczby ludności, no to mamy prawo się tego obawiać, no bo to są pomysły sprzeczne z tym, co chociażby w Księdze Rodzaju czytamy, że ludzie mają sobie ziemię czynić poddaną i się rozmnażać. Ja widzę tutaj jeszcze inne zagrożenie, to znaczy jest przynajmniej inną sugestię Jacka Karnowskiego, to znaczy PiS ma jeszcze za mało władzy, tak? To znaczy jeszcze ma za mało władzy, żeby zrobić to, co i tak możemy ciągnąć przez najbliższe 5 kadencji, że dopóki PiS nie będzie miał większości konstytucyjnej, prezydenta i wszystkich najważniejszych urzędów w państwie,
To znaczy, że ma za mało władzy i de facto nie może nic zrobić. Ma tak mało władzy, że nie może wypowiedzieć konwencji stambulskiej, tak jak rozumiem. Że nie może na przykład przypilnować, żeby prezes Trybunału Konstytucyjnego poddawała, czy w ogóle zachowywała się tak, jak trzeba, bo nawet już ci pisowcy z nominacji PiSu, członkowie Trybunału Konstytucyjnego mają pretensje. Jeden z nich chce, żeby prezes Julia Przyłębska zrezygnowała z przewodniczenia Trybunałowi Konstytucyjnemu, bo po prostu Trybunał nie funkcjonuje, tak? Nie funkcjonuje, nie rozpatruje najważniejszych spraw. Może jest inaczej. PiS pewne rzeczy może przypilnować i ich pilnuje. Tylko pilnuje ich inaczej, niż byśmy tego oczekiwali. No właśnie. I oczywiście tutaj żart, bo formalnie Trybunał Konstytucyjny jest niezależny. Natomiast... Oficjalnie. Oficjalnie. Natomiast PiS na wszystko ma za mało władzy. Na to, żeby zlikwidować tęczowe piątki, też ma za mało władzy. Na to, żeby przegłosować projekt ustawy z tą aborcji, za którym tak optowali, kiedy byli w opozycji, też mają za mało władzy. To co może PiS zrobić? Żeby rozpatrzeć w ogóle, żeby spod komisji sejmowej wyszedł projekt zatrzymaj tak. aborcję, no nie ma władzy Teraz już nie można, bo jak wiadomo, pod tą komisją sejmową, szefową tej komisji sejmowej staje się działaczka partii Razem, no więc PiS nie ma władzy w tej komisji, ale tak? Bo przewodnik... Przepraszam wiem, bardzo, spokojnie, my w tej komisji mamy większość, to jest tam, to w ogóle nic nie znaczy, że my ją wybraliśmy. No tak. No to jak no to więc... nic nie znaczy, to po co ją wybrali? No więc... No właśnie, ale zauważcie panowie, to jest właśnie w tym wszystkim ciekawe. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, kto jest tak naprawdę dzisiaj panem Sejmu? Nie Jarosław Kaczyński, Włodzimierz Czarzasty. To dzisiaj do Włodzimierza Czarzastego przychodzą zarówno ludzie z Platformy Obywatelskiej, jak i z Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska, no nie stój razem z tym PiS-em, nie głosuj tak, jak oni chcą, ty musisz iść razem z nami, musimy być cały czas w opozycji, musimy odebrać im władzę. Z drugiej strony, jaka była w ostatnich tygodniach dyskusja? Co zrobi Lewica w sprawie zniesienia 30-krotności składek ZUS-u? No, jeżeli Lewica nas poprze, wszystko będzie załatwione. A Włodzimierz Czarzasty co zrobił? Zagrał po prostu tak, jak powinien zagrać każdy wytrawny polityk, czyli powiedział, decyzję poznacie w momencie głosowania. No i PiS, bojąc się o to, jaki może być wynik tego głosowania, wycofał projekt tej ustawy. Także ja tutaj coraz bardziej jestem przekonany, że to właśnie Włodzimierz Czarzasty rządzi teraz Sejmem i to do niego będą przychodzili wszyscy, którzy będą potrzebowali głosów Lewicy. No w końcu wicemarszałek Sejmu, wybrany głosami człowiek, który zapisał się do Polski. Antykomunistów, można powiedzieć. Ludzi, którzy w PRL-u byli zupełnie po drugiej stronie niż pan człowiek, Włodzimierz który Czarzasty. Zapisał się do PZPR-u po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Pogratulować posłom PiS-u, którzy go wybrali. Ale pomijmy już takie kwestie, kto kiedyś się zapisał do PZPR-u. To, że Czarzasty jest wicemarszałkiem Sejmu, to, że szefową komisji, nic nieznaczącą szefową komisji tak rodziny i polityki społecznej jest pani, już nawet nie pomnę nazwiska, z partii Razem. Okej, dziękuję. I to, że na przykład dalej ministrem finansów został człowiek, który ledwie mówi po polsku, ale to nieważne, który chce przede wszystkim zlikwidowania obiegu gotówkowego, tak? Czyli chce stworzenia możliwości pełnej inwigilacji ludności, tak naprawdę. No to jest ważna sprawa chyba, a nie to, czy ktoś był w PZPR-ze przed czy po stanie wojennym i tak naprawdę ilu wprowadził tam komunistów do Parlamentu Europejskiego, czy nie wprowadził. No ja tutaj do końca się z tobą, Jacku, nie zgodzę, ponieważ to jednak jest ważne, ponieważ to pokazuje po prostu symboliczne po prostu podejście do Rzeczypospolitej. Tutaj w tym lidzie Jacka Karnowskiego przeczytałeś, że dochodzimy do jakiejś ważnej granicy. Przepraszam, gazeta i portal Braci Karnowskich pisze od lat, że w Polsce trwa wojna trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB. No to przepraszam, kto... Które jest które teraz, tak? No po pierwsze, które jest które, a jeżeli ta granica została przekroczona, no przepraszam bardzo. W podobnym tonie wypowiada się w tego tygodniowym do rzeczy w swoim felietonie Rafał Ziemkiewicz. Felieton nosi tytuł Konfederacji z pomocą, no i właśnie przypomina ten swój żart, że TVP pomagała Konfederacji, tak, bo z jednej strony była możliwość do tych procesów z Telewizją Polską, które osławiły przed wyborami Konfederację, z drugiej strony no to, że nikt nie uruchomił z Konfederacji słynnego protokołu 1% tuż przed samymi wyborami, ale to jest tak tytułem żartu. Tymczasem Ziemkiewicz mówi o tym, że dalej PiS tym razem pomaga Konfederacji, że to jak się zachowuje jest dla młodej formacji nieocenioną pomocą. Niedopuszczenie jedynego koła poselskiego do prezydium
Wysokiej Izby dałoby się obronić, pisze Ziemkiewicz, gdyby nie to, że głosami PiS został do niego wybrany właśnie Czarzasty, bohater afery Rywina. Niedopuszczenie Konfederatów do komisji zajmującej się kontaktami z Unią Europejską czy Komisji do Spraw Rodziny to już czysta szykana, a wybranie na szefową tej drugiej komisji, aby tylko zablokować kandydata prawicowego, mowa tutaj o Grzegorzu Braunie, proaborcyjnej lewaczki, to na dodatek nie dający się usprawiedliwić żadną polityką skandal. Wręcz siarczysty policzek dla ponad miliona wyborców Konfederacji i dla co najmniej równie wielu tych, którzy pomimo rozczarowania kunktatorstwem PiS w kwestii pryncypiów, mimo wszystko tym razem jeszcze na nie zagłosowali. Mówi też o tym Trybunale Konstytucyjnym, o tak naprawdę zlikwidowaniu tego projektu Stop Aborcji i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, tak jak mówi bodajże Winnicki, to Ziemkiewicz innymi słowami mówi, że PiS się stuszczył, tak? Polityka ciepłej wody w kranie i to w sumie nie taka pewna, patrząc na obecnego ministra finansów. Ale to jest, mam wrażenie, jeśli można, zachowanie PiSu jest bardzo nieracjonalne, bo mamy w perspektywie wybory prezydenckie. I rozmawialiśmy tutaj w tym programie, w tym studiu o tym, że PiS tłumacząc, znaczy mówiąc o tym, że są wybory prezydenckie, tłumaczy w ten sposób bierność wobec ochrony życia. Z drugiej strony robi rzeczy, które no, stoją w jaskrawej sprzeczności z pewnymi wartościami, które wyznają wyborcy PiSu, ale także wyborcy Konfederacji. 1 250 000 ludzi to jest liczba, która podczas wyborów prezydenckich będzie z całą pewnością istotna. I tak, bo przypomnijmy o tym, że zniszczenie tego projektu ustawy Stop Aborcji, tak? Czy w ogóle nie rozpatrzenie tego wniosku, przepraszam, wniosku 107 posłów przez Trybunał Konstytucyjny w tej kadencji, przez, no właśnie, to jest policzek właśnie nie tylko wobec wyborców Konfederacji, ale bardzo wielu wyborców PiSu również chce ograniczenia, zlikwidowania aborcji eugenicznej. Bardzo wielu wyborców PiSu nie chce, żeby pani z partii Razem była na czele komisji rodziny. Nie chce, żeby wicemarszałkiem Sejmu był pan Czarzasty i nie chce ograniczenia obiegu gotówkowego. Tak? To nie tylko wyborcy Konfederacji. Tak naprawdę te wartości, które wyznają obie grupy wyborców, grupa Konfederacji to już 1 250 000 bodajże, jeśli nie więcej w ostatnich wyborach i grupa wielokrotnie większa, grupa wyborców PiSu, chcą w tych aspektach tego samego. No cóż, ja tutaj mogę tylko dodać. Kiedy to były te wszystkie nominacje dla pana Czarzastego do komisji, nie tylko właśnie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, ale również przecież do komisji bodajże mniejszości narodowych, której szefową została pani Wanda Nowicka. No to cóż, kiedy poprzeglądało się media społecznościowe, zwłaszcza Twittera, no to wniosek był prosty. Gdyby wybory odbyły się tego dnia, PiS przegrałby praktycznie wszystko, straciłby co najmniej 100 mandatów. Ale z drugiej strony, no ja tylko przypomnę wpis pana Dominika Tarczyńskiego, prawdopodobnie już niedługo eurodeportowanego. Spokojnie, emocje, prezes ma plan i na pewno ten plan jest dobry, bo wszystko, co robi prezes, jest dobre. No. Z całym szacunkiem. Każdy plan ma swoje mankamenty. Oczywiście. I każda gra polityczna, bo też nieraz się mówi, że to, co teraz PiS robi, te zaskakujące, dziwne i nieracjonalne rzeczy, to jest jakaś gra. Ale każdą grę można też przegrać. No Ziemkiewicz pisze, ale przepraszam, o co jest ta gra? O co jest ta gra? Naprawdę próbujemy teraz przyciągnąć na swoją stronę posłów radykalnej lewicy, chociażby z partii Razem, żeby oni w przyszłości poparli projekt zakazujący aborcję eugeniczną, no a miłość boską. Taka jest też konkluzja Rafała Ziemkiewicza, który pod koniec pisze, że jeśli PiS żyje chcieństwem, że partia ta, mowa o Konfederacji, zaraz zniknie, pokłóci się i rozsypie i prawicowy elektorat nadal nie będzie miał innego wyboru, chyba jeszcze nigdy komendant nie mylił się bardziej niż w tym przypadku. Więc no, podobnie myśli chyba Rafał Ziemkiewicz jak my, że to może nie do końca tak będzie, że jeśli PiS zlikwiduje Konfederację w sposób taki właśnie, że poradzi sobie z nią politycznie, to że zachwyceni wyborcy Konfederacji przeleją swoje głosy na PiS w wyborach w 2023 roku. Na razie zanosi się na coś odwrotnego, to znaczy na to, że wyborcy, a może i nawet posłowie, tego nie wiemy, będą szli jednak z kierunku PiSu w stronę Konfederacji, przynajmniej w tej chwili, w tym momencie. No tak, ale z drugiej strony właśnie jeszcze jedno zdanie. No cóż,
przygotujemy następny program wyborczy, po raz kolejny 200 razy w nim powtórzymy, że dzięki nam macie 500+, i prawdopodobnie uznamy, że sprawa jest załatwiona, no nie macie na kogo zagłosować, bo inni wam to zabiorą. A jak PiS przegra kolejne wybory, to na pewno w swoim nowym programie już jako opozycja uwzględni projekt całkowitej likwidacji aborcji. I nawet zagłosuje będzie, za. I nawet zagłosuje za. Ale jak niestety będzie w opozycji. Nie przejdzie, bo w opozycji będzie mieć mniej głosów w Sejmie. Ale może Senat będzie pisowski, bo taka odwrotna sytuacja to już taka złośliwość. Dobrze, przechodzimy do przewodnika katolickiego i tam dwa ciekawe materiały. Pierwszy to wywiad Miłość zamiast mięsa o znaczeniu postu piątkowego, szansie na jego ożywienie w kontekście ekologii integralnej i rachunku sumienia z miłości, a nie z praktyk religijnych. Właśnie rozmawiają ksiądz Mirosław Tykwer, redaktor naczelny przewodnika katolickiego, i Weronika Frąckiewicz, dziennikarka tegoż tygodnika. Sięgnąłem po przewodnik i po to, co się tam dzieje, bo właśnie to jest temat okładkowy. Piątek bez mięsa. Europa zamieniła go na dowolne wyrzeczenia, ale straciła prosty znak, który pozwalał publicznie wyznać wiarę. I zupełnie, w zupełności się zgadzam z wszystkim, co jest napisane tutaj na okładce. Myślałem, że to będzie ciekawy i bardzo inspirujący wywiad. Tymczasem trochę się przeliczyłem, bo faktycznie już ten link, który Państwu przeczytałem na temat ich ekologii integralnej i niestety o znaczeniu postu piątkowego, o tym, jaki to jest znak, że pomimo tego, że dzisiaj mięso to nie jest już taki towar luksusowy, który faktycznie da się wyodrębnić tak od innych potraw pod względem zaspokajania potrzeb kalorycznych, to jednak ten post jako znak powinien przetrwać, uświęcony również tradycją. I tego się spodziewałem, w jaki sposób właśnie twórczo rozwinie przewodnik katolicki ten temat. No, rozwinął twórczo, ale delikatnie rzecz ujmując, trochę nie w tą stronę, bo to wszystko, te slogany o ekologii integralnej. Właśnie pani Weronika tutaj mówi, że ja też mam problem z postem piątkowym, bo nie jem w ogóle mięsa, obecnie nie jem go świadomie. Zainspirowana tym, co mówi Franciszek odnośnie szeroko pojętej ekologii, w jego pojęciu tak zwanej ekologii integralnej. To, że nie lubię mięsa, bardziej ułatwiło mi przejście na weganizm. I choć sam w sobie to jest faktycznie temat, że jeżeli ktoś jest wegetarianinem czy weganinem, to w jaki sposób ma zastąpić ten post piątkowy, który dla niego de facto nie jest postem. To tak naprawdę jest temat na artykuł, czy nawet na wywiad dosyć obszerny, ale... Przepraszam Jacku, ja tutaj mógłbym złośliwie powiedzieć. Jeżeli... Czym w ogóle, o co chodzi z postem piątkowym? No tutaj najlepiej chyba zacytować słowa Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza, które pozwolę sobie przeczytać. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czym miał być po prostu post? Dlaczego nie jemy mięsa w piątek? Po pierwsze, na pamiątkę tego, że w piątek zmarł na krzyżu, został zamordowany nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, dzięki czemu świat został odkupiony, dzięki czemu my możemy mieć szansę na zbawienie. Post ma służyć przede wszystkim wyrzeczeniu się, samodoskonaleniu, jak poszukiwaniu właśnie odpowiedniej drogi do Boga poprzez kolejne wyrzeczenia na Jego cześć. Mamy również dzięki postowi, że tak powiem, utemperować swoje ciało, które nie będzie od nas dostawało wszystkich, że tak powiem, przyjemności, które lubi. Ja tutaj tak mógłbym złośliwie zapytać, jeżeli dla weganina, dla wegetarianina niejedzenie mięsa jest, że tak powiem, czymś normalnym, no to może oni w piątki powinni pościć jedząc mięso. Mają takie wyrzeczenie, odrzucają, że tak powiem, wszystkie ekoprodukty i jedzą to, czego tak naprawdę nie jedzą. To byłoby dopiero wyrzeczenie. Na przykład, no coś, co faktycznie będzie umartwieniem. Tutaj ksiądz redaktor pyta, a może znakiem jest już to, że nie jecie mięsa w ogóle. Dzisiaj taki wybór może oznaczać nawrócenie ekologiczne. Czyli do tego znaku, jakim jest post, ksiądz przyrównuje znak bycia właśnie wegetarianinem czy weganinem i właśnie przejścia na to nawrócenie ekologiczne, czymkolwiek ono miałby być. I odpowiedź pani redaktor Weroniki Frąckiewicz. Coś w tym jest. Papież Franciszek przestrzega przed przesadą w jedzeniu mięsa, z jaką mamy do czynienia w krajach bogatych, bo jego zdaniem to ma wpływ na ubóstwo.
państw ubogich. Nie chciałbym spłycać tego tekstu, ale no, przekonałem się, że w Dniu Świra było chyba coś takiego, że tamte jak płatki mu się głównemu bohaterowi wysypały, to on właśnie mówi o tych dzieciach, że trzeba pozbierać wszystkie, bo właśnie przez to dzieci w Afryce nie zginą. Bo jego zdaniem to ma wpływ na ubóstwo państw ubogich. Przekonałem się, że choć te powiązania są bardzo niewidoczne, jeśli się im przyjrzeć lepiej, to wyraźnie widać, że one istnieją. Jeśli ktoś może jeść tak dużo mięsa, to dlatego, że gdzie indziej to ktoś musi na to ciężko pracować. No i dalej w kolejnej wypowiedzi, wszystko ze wszystkim jest powiązane, mówi i papież Franciszek, że właśnie takie pełno takich sloganów w tym. Oczywiście jest też przypomnienie, co ma znaczyć post, że według prawa kanonicznego. I to jest bardzo dobre, więc dlatego to nie jest tak, że ten artykuł jest w zupełności do przyrównania do tego, co znajduje się w Tygodniku Powszechnym. Tak? Natomiast czegoś tu faktycznie brakuje, tak? Zamiast teologii postu przedstawionej w wywiadzie, tak, w rozmowie dwóch redaktorów Pisma Katolickiego, jest właśnie takie pomieszanie, taki kolaż tego nawrócenia jakiegoś ekologicznego, synodu amazońskiego, wszystkiego tego, co się ostatnio dzieje i właśnie taki miszmasz z tego wyszedł, który do niczego nie prowadzi. No. Przepraszam, czym w ogóle jest nawrócenie ekologiczne? Pytam poważnie. Pan Jezus powiedział, nawracajcie się i głoście Ewangelię, czyli jak mamy nawracać? Mamy nawracać ekologicznie, Michale, jak myślisz? Nie wiem, może, że powinny być jakieś ekologiczne wydania Pisma Świętego, może o to chodzi. Bo ciężko znaleźć jakieś inne wytłumaczenie, nie wiem co to znaczy i mam wrażenie, że z tą ekologią jest ostatnio duży problem, bo to jest przecież kolejny, no dzisiaj tekst, tak, był tekst o zielonej rewolucji w PiS-ie, a teraz w Piśmie Katolickim jest jakiś problem z tą ekologią i tak naprawdę pojawiają się pewne sformułowania, ale czy wy jako ludzie wierzący otrzymaliście od duszpasterzy wyjaśnienie, o co to chodzi? Jest tutaj jakaś definicja formalna nawrócenia ekologicznego. Mówiąc jeszcze o nawróceniu ekologicznym, jest on znakiem miłości do drugiego człowieka i do całego stworzenia. Ja słyszałem o takim przykazaniu miłości Boga i bliźniego przed pojawieniem się pojęcia nawrócenia ekologiczne. Także nie wiem, czy to jest w takim razie jakaś nowość. No dobrze, myślę, że ten artykuł o poście to jest jeszcze nie aż takim, że tak powiem, szczytem zdziwienia po spotkaniu się z tegotygodniowym przewodnikiem katolickim. Jest artykuł... Ale przepraszam, jedno zdanie. Ten temat jest naprawdę bardzo ważny, ponieważ... Jest bardzo ważny. Już... Bodajże w ubiegłym tygodniu już pojawiły się bardzo, ale to bardzo złośliwe komentarze, że to właśnie Kościół jest pierwszym, że tak powiem, pierwszym ekorewolucyjną instytucją na świecie, ponieważ to Kościół jako pierwszy zakazuje jedzenia mięsa w piątek. Czyli Kościół po prostu jest prekursorem weganizmu, tak? No, przepraszam, nic bardziej obrzydliwego chyba w ostatnim tygodniu nie czytałem. Ale chyba, jeśli można jeść ryby w piątek, to się chyba nazywa jakoś ichtiowegetarianizm, więc to nie jest takie kompletne. Jest artykuł jeszcze, który mnie wprawił jeszcze większe osłupienie, bez żadnego bałwochwalstwa. Artykuł dotyczący papieża Franciszka. Z powodu kilku figurek przywiezionych z Ameryki Południowej sam papież został oskarżony o łamanie pierwszego przykazania dekalogu. Rzeźby wylądowały w końcu w Tybrze. Co w całej sprawie poszło nie tak? Bez żadnego bałwochwalstwa, to już samo w sobie, jeśli na stronę taką oddaje się wizerunek papieża trzymającego te figurki Pachamamy, czy jakkolwiek, ktokolwiek to jest, tak? Bo Watykan się nie wypowiedział wiążąco w tej sprawie. Z tego co wiemy, nie jest to na pewno wizerunek Maryi, tak? Tylko to wiemy z oficjalnych oświadczeń. Ale zdaje się Ojciec Święty nazwał, że to zostały wyrzucone figurki Pachamamy. Bez żadnego bałwochwalstwa. Sam w sobie ten tytuł, jeśli jest papież, wizerunek ogromny papieża, to pozostaje pod znakiem zapytania właściwie.
intencję tego artykułu, tak? Bo, bo jeżeli nie było Bauhausa, to po co się w ogóle tym przejmować? Widocznie coś jest na rzeczy, tak? Widocznie coś jest na rzeczy. Szkoda, że nie jest chyba wymieniony, kto to wspomniał na temat tego łamania, o tym łamaniu pierwszego przykazania dekalogu. Synod dla Amazonii się skończył, a problem Paczamamy pozostał, napisał portal w polityce.pl. Trudno temu zaprzeczyć. I właśnie jest mowa dalej o tym, kto wyrzucił te figurki do Tybru. Inspiratorem akcji usuwania Paczamamy ze świątyni okazał się Aleksander Czugel. Ma 26 lat i mieszka w Wiedniu. Ochrzczony został jako luteranin. W wieku 15 lat konwertował do kościoła katolickiego. Zawodowo zajmuje się public relations, uczestniczy w mszach świętych odprawianych po łacinie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Dwukrotnie był współorganizatorem Marszu dla Życia w stolicy Austrii, organizował też różaniec dla Austrii oraz procesję różańcową przez Wiedeń. To bardzo dobra rekomendacja. Bardzo dobra rekomendacja. No, chyba że konwertował do kościoła katolickiego z luteranizmu, to już jakiś grzech popełnił w myśl dzisiejszych wytycznych. No ale miejmy nadzieję, że nie. Więc tutaj jest taka informacja rzetelna na temat tego. Również w Polsce znaleźli się publicyści używający w odniesieniu do całej sytuacji określenia bluźnierstwo, do sytuacji właśnie tego, że figurki przebywały chociażby w kościele Santa Maria in Transpontina. Papież Franciszek zareagował zupełnie inaczej. Jeszcze podczas obrad synodu przeprosił biskupów amazońskich i przywódców plemiennych za to, w jaki sposób zostały potraktowane figurki. Przeprosił, uwaga, podkreślił, że czyni to jako biskup tej diecezji, na terenie której doszło do zdarzenia. Równocześnie stanowczo odrzucił zarzuty, że drewniane posągi były symbolami pogańskimi i akcentował, że zostały umieszczone w kościele bez żadnego bałwochwalstwa. Więc tutaj ten tytuł artykułu jest cytatem ze słów z papieża najwidoczniej. Mało tego, Franciszek nie wykluczył, że mogą być one obecne podczas mszy świętej kończącej synod. Ostatecznie do tego nie doszło. No ale jaki jest clue tego artykułu? I uzasadnienie tego, że żadnego bałwochwalstwa tutaj nie było. Clue jest inkulturacja, to znaczy przejmowanie przez, jeśli jakieś ludy, narody się nawracają, to oprócz tego, że one przyjmują wiarę chrześcijańską, to Kościół też ich bogactwo kulturowe w jakiś sposób przyjmuje bez naruszenia integralności wiary chrześcijańskiej. Też odwołanie jest tutaj do Jana Pawła II, do jego encykliki Redemptoris Missio, do tego, że proces inkulturacji to jest proces trudny, ponieważ nie może naruszyć integralności wiary chrześcijańskiej. Nawet autor artykułu posłużył się tutaj nie tylko przykładem Jana Pawła II, który całował ziemię w różnych miejscach świata, nikt go jednak nie posądzał o bałwochwalstwo czy pogańskie rytuały, ale chociażby przywołał figurkę czy wizerunek Matki Bożej z Guadalupe, który przedstawił jako wzór inkulturacji. I mowa jest o tym, że przedstawiony wizerunek był dla nich, dla ludów tamtejszych, bardzo czytelny. Wszystko było jasne, ponieważ zostało ujęte zgodnie z kodeksem azteckim poprzez glify, znaki, kolory i symbole ich kultury. Zawarte były mity kosmogoniczne i teogoniczne. Na przykład różowa tunika jest kolorem Tonatiuch, albo inaczej, dobra, nie przeczytam tej nazwy, ale Boga Słońca. Czarny pas w kulturze azteckiej był używany przez kobiety jako znak bycia przy nadziei. Historia wizerunku Matki Bożej z Guadalupe pokazuje jeszcze jedną istotną sprawę, która wiąże się ściśle z przypadkiem Paczamamy i synodu dla Amazonii. Inkulturacja wymaga troski nie tylko o świadomość ewangelizowanych w różnych częściach świata. I można powiedzieć, no, że nie ma tematu. Tak, że... Czy Matka Boża z Guadalupe właśnie została przyrównana do tej figurki? No tak. To ja nie mam więcej pytań. Jako trafny przykład inkulturacji. Może to jest inkulturacja, że figurka, którą... Przepraszam, ja powiem tylko, przytoczę jeden przykład. Kiedy to trwała ewangelizacja Indii, no to wówczas, kiedy wyświęcano na kapłanów przedstawicieli najwyższej kasty indyjskiej, no to oni, jak już odprawiali mszę, no to udzielali oczywiście komunii świętej. No ale ze względu na to, że w Indiach panuje system kastowy, no to... Nie orientuję się, jak to konkretnie wygląda właśnie w tym systemie, ale jest na przykład coś takiego, że człowiek z wyższej kasty nie może dotknąć tego z najniższej kasty, a w niektórych przypadkach nawet nie może na niego spojrzeć. No to co wówczas zrobić? No to wymyślono coś takiego, że komunię świętą podawano na długich kijach.
że tak powiem, od prezbiterium do ostatniego miejsca w ławce, żeby tylko nie dotknąć albo nieodpowiednio nie spojrzeć na tego człowieka. Kiedy papież Benedykt Benedykt XV o tym się dowiedział, powiedział koniec. Jeżeli tak to ma wyglądać, no to widocznie Indie nie dorosły do poznania Chrystusa. No i zakończono proces wyświęcania mieszkańców Indii i Hindusów na kapłanów. Tak to wtedy załatwiono, nie było mowy o żadnej inkulturacji. Inkulturacja nie zawsze z automatu musi być dobra. Oczywiście. Nie wszystko, co się przyjmuje, musi być dobre tylko dlatego, że przyjmujemy to, tak, że gdzieś funkcjonowało. Wiedział o tym Benedykt XV, nie wiedzą o tym współcześni hierarchowie? Którzy, przypomnę, opublikowaliśmy to na naszym portalu, dwóch niemieckojęzycznych hierarchów nazwało krytyków synodu amazońskiego, tego co się na tym się działo, kłamcami i, przepraszam, żeby teraz nie pomylić, i przeciwnikami papieża Franciszka. Przepraszam bardzo. Smutne to wszystko, żeby nie było tak smutno, to na koniec artykuł z Do Rzeczy, wracamy do tygodnika Do Rzeczy, tym razem profesor Grzegorz Kucharczyk napisał taki artykuł Ex Africa Lux, światło z Afryki. Mowa tutaj o gwinejskim kardynale Robercie Sarachu. Wszystkim śledzącym portal Polonia Christiana, wszystkim doskonale Państwu znany. Kryzys Kościoła, pisze Robert Kucharczyk, wszedł dzisiaj w nową fazę, kryzys urzędu nauczycielskiego. Cytując oczywiście słowa kardynała, dzisiaj w nauczaniu pasterzy, biskupów i prezbiterów króluje jednak istna kakofonia. Był w zalążku od znacznie dawniejszych czasów, ale nie da się zaprzeczyć, że po Soborze Watykańskim II nastąpił głęboki i powszechny kryzys Kościoła. Z murów Kościoła sączy się tajemnica zdrady. To są wszystko cytaty z najnowszej książki kardynała Roberta Saracha. Wieczór się zbliża i dzień już się chyli. Takim znakiem sprzeciwu jest kardynał Robert Sarach i Grzegorz Kucharczyk tutaj przedstawia pokrótce jego sylwetkę, mówi czarnoskóry purpurat, przedstawia tą krytykę pod adresem współczesnego Zachodu, jednak krytykuje go nie za to, za co był i jest krytykowany przez ideologów wielokulturowości, ale za to, że zamknął się na Boga i wartości duchowe i dlatego jest bezsilnym świadkiem przejścia od ery człowieczeństwa do ery zbydlęcenia, jest bierny obserwatorem ścierania się ze sobą dwóch barbarzyństw, materialistycznego i, uwaga, islamistycznego. I tego nie boi się mówić kardynał Sarach. Również otwarcie krytykuje taki paradygmat uprawiania teologii przez Karla Ranera, mistrza i wychowawcę wielu grasujących dziś w kościele zwolenników tego nowego paradygmatu. Żaden z nich nie byłby w stanie napisać tego, co napisał kardynał z Afryki, że ranerowska teoria anonimowych chrześcijan grozi tym, że zgasi w nas poczucie palącej potrzeby misji. I taki paradoks na koniec przedstawia Grzegorz Kucharczyk, a przecież to autor tych słów. Mówi tutaj o słowach, kimże ja jestem, żeby ich sądzić, i zestawia je właśnie w kontraście do tego, co pisze kardynał Sarach. Ludziom Kościoła, którzy rozmyślnie podtrzymują dwuznaczności co do chrześcijańskiej wizji zachowań homoseksualnych, utrzymując, że istnieje ścisła równość moralna wszystkich form seksualności, mówią, że postępują jak książę kłamstwa, iż brak im miłości do ludzi. Więc tutaj pisze Kucharczyk, jakże to daleko od tego cytatu, kimże ja jestem, aby ich sądzić. A przecież to autor tych słów, papież Franciszek, uczynił kardynała Saracha prefektem jednej z najważniejszych kongregacji watykańskich. Ten sam papież, który niedawno wyniósł na ołtarze kardynała Johna Henry'ego Newmana i otworzył drogę do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Potwierdza się więc stara prawda, że Pan Bóg potrafi pisać prosto, nawet po krzywych liniach. No to prawda, tutaj na pewno trzeba podkreślić, że kardynał Sarach pochodzi z Gwinei, które jest w 95% krajem zamieszkałym przez islamistów. Warto również podkreślić wydarzenie, które miało miejsce w minionym tygodniu, kiedy to doszło do skandalu w seminarium we Francji. Do tego seminarium została przyjęta kobieta, która zmieniła płeć, stała się mężczyzną i uważała się za mężczyznę. Naprawdę niewiele brakowało, żeby przyjęła ona pierwsze święcenia diakonatu. Dopiero interwencja kardynała Saracha uniemożliwiła to. Wychodzi więc na to, że nikt nie miał nic przeciwko, że ta osoba mogła zostać wyświęcona na kapłana.
I tutaj niedawno rozmawiałem na ten temat z Pawłem Lisickim. Paweł Lisicki, że tak powiem, zażartował sobie, że no, to pokazuje tylko jedno, że zbliżamy się małymi kroczkami tak naprawdę do kapłaństwa kobiet. Kapłaństwo kobiet póki co nie, ponieważ tak głosi Pismo Święte, tak głosi nauka Kościoła. Ale już te wszystkie liberalne media katolickie również w Polsce mówią o nim. W Newsweeku ostatni artykuł, że kobiety nie mają wpływu na życie parafii, że do zarządzania. Ale jedna sprawa. Jest powiedziane w Piśmie Świętym, w nauce Kościoła, że kobieta nie może być kapłanem. Ale czy transseksualista, transwestyta nie może być kapłanem? O tym nie ma. No nie ma ani tego, słowa. Nie ma tego w Ewangelii, tak. Także jak to zostanie zinterpretowane? Komentując ten tekst, bardzo mi się podoba tytuł, który tutaj pan profesor Kucharczyk zastosował, Światło z Afryki. Bo widzimy, że w Europie, czy szerzej w świecie zachodnim, jest jakiś taki mrok intelektualny, ale też duchowy, moralny. Światło z Afryki to może być nadzieja. Zresztą nie tylko z Afryki, bo i w krajach zachodnich też są jakieś iskry, które się tlą. I troszeczkę ten mrok rozświetlają, także Pan Jezus obiecał, że będzie z Kościołem zawsze, ale nie obiecał, że siedziba Kościoła, stolica będzie zawsze w Rzymie. Może kiedyś będzie nas czekać taka era, że będzie stolica Kościoła w Afryce. Być może. To prawda. Sam kardynał Sarach niejednokrotnie podkreślał, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko czasu, że to misjonarze z Afryki będą przyjeżdżali do Europy, żeby to nawracać. Europa jest terenem misyjnym, Europa Zachodnia. Oczywiście. A ja tutaj chciałem powiedzieć, tak już dowcipnie trochę na koniec, że my tutaj fundamentaliści, integryści, katolicy, skrajni konserwatyści i w ogóle wszystko, co po prawej tylko ściana, no to nic byśmy nie mieli absolutnie przeciwko temu, żeby kardynał Sarach kiedyś został papieżem. To by było... Takie stwierdzenie skrajnego europejskiego konserwatyzmu. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Jacek Orzuk, Michał Wałach, Tomasz Kolanek. Szczęść Boże, do zobaczenia. Z Panem Bogiem.